Cześć, pytaliście mnie już o to, czy murarki się zagnieździły w tych rurkach, które zrobiłem, ucinając pędy rdestowca przy akademiku. Tutaj 2 km dalej od akademika, tak, zagnieździły się. Tutaj możecie zobaczyć trzy rurki. Jedna jest tam w głębi zasklepiona. A u mnie na akademiku zaraz zobaczycie, na razie jedna. Sezonu nie zamykamy, jeszcze tutaj zostaną. Murarki jeszcze latają, przynajmniej będą do czerwca, więc może nawet połowa rurek być tutaj zagnieżdżona. A jak to wygląda na parapecie w akademiku? W akademiku tylko jedna rurka jest zasklepiona, czego się nie spodziewałem. Spodziewałem się, że właśnie tam 2 km dalej będzie mniej zasklepionych rurek. Myliłem się, więc udało mi się ukraść naturze, bo nie wydaje mi się, że ukradłem pszczoły mojej uczelni, te hodowlane murarki. Myślę, że tutaj przyleciała jakaś dzika. Więc udało mi się ukraść na naturze tutaj w akademiku tylko jedną pszczółkę, a tam 2 km dalej trochę więcej. Ile rurek robi jedna pszczoła? Podobno to jest 25 jaj może złożyć, więc to mogą być dwie rurki, powiedzmy, więc tam mogły się zagnieździć, powiedzmy, dwie pszczółki, ale kto wie, może były trzy, może były cztery. Tak jak powiedziałem, sezonu nie zamykamy, jeszcze będziemy czekać, może jeszcze się jakaś zagnieździ. Więc kradzież pszczół naturze się udała. Zasilą teraz moje szeregi, ja je tutaj te z Krakowa oddzielę i dam w inne miejsce. Nie będą z tymi pszczołami, które mam dotychczas, póki ich liczebność nie zostanie wyrównana tymi, które już miałem. Dzięki za oglądanie i cześć!